Witajcie, drodzy kochani. Chciałem powiedzieć wam kilka słów o kundalini. Kundalini to jest siła witalna każdej osoby, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, znajduje się w kręgosłupie. To są dwa takie jakby prądy, które się równoważą w naszym organizmie. Pochodzą od głowy, od naszej czaszki, idą do ostatniego kręgu w naszym kręgosłupie. I tam właśnie znajduje się siła węża, tak zwana. Tam śpi to kundalini, ten wąż kundalini, który jest usytuowany w ostatnim kręgu naszego kręgosłupa. To jest zarówno kundalini może iść w dół, jak i może iść w górę. To jest tak zwana siła rozrodcza, dzięki której możemy po prostu mieć dzieci. To jest tak zwana siła seksualna. Jak również możemy tą siłą odżywić nasz mózg i być osobą bardzo inteligentną, bardzo oczytaną, mającą funkcję naszego mózgu na bardzo wysokim poziomie, prawda? To już w zależności od każdej jednostki ten kundalini może iść w górę, możemy go wznosić dzięki sile naszej woli w górę lub możemy go po prostu zdegradować, żeby szedł, po prostu nie wznosił się, tylko szedł w dół. Ja dodam, że miałem takich znajomych, którzy po prostu skarżyli mi się, ach, czuję jakieś takie palenie, gorąco w kręgosłupie, mam tutaj po prostu, czuję taką energię, czuję takie gorąco. To nic innego, drodzy kochani, jak ten kundalini. Tyle, że u pewnych osób ten kundalini jakby dochodzi do połowy pleców i tam się zatrzymuje, ponieważ są u pewnych osób zablokowane czakry, są pewne zablokowania energetyczne i na poziomie astralnym, które powodują, że ten kundalini tak do końca nie może się wznieść do naszej głowy, żeby odżywić energią witalną nasz mózg. I co się dzieje? Taka osoba, jeżeli nie ma odżywionego energią witalną swojego mózgu, taka osoba jest praktycznie nie ma jakby takiej do końca siły mentalnej, siły swojego mózgu. Nie może wykorzystać tego mózgu na 100%. Używa jakąś malutką część mózgu, ale nie może pracować na 100% swoim umysłem. Ponieważ to jest energia, która też odżywia nasz umysł, także nie może jakby do końca być na 100%. Również do tego się doliczają czakry, które nie są w harmonii. Jeżeli osoba ma czakry, które nie są zharmonizowane, które są zmanipulowane, czy przez kogoś, czy dana osoba ma ewentualnie czakry anulowane, o tym nie wie, to wówczas są pewne takie jakby zaburzenia temperatury w organizmie. Możemy czuć albo ekstremalne zimno i jakiejś pewnej osobie zawsze zimno, albo za bardzo jest ten kundalini otwarty, wówczas czujemy takie wielkie gorąco, które jest w naszym kręgosłupie. To po prostu w zależności od równoważenia się prądów. Yin i yang, energii pozytywnej i negatywnej. Ta energia musi się zrównoważyć. Jeżeli jest w równowadze, w ten czas jest wszystko w harmonii. Jeżeli ta energia się nie równoważy, to jest albo za wysoka, albo za niska, no to wówczas następują takie właśnie perturbacje energetyczne i ktoś czuje się bardzo, czuje dreszcze, czuje zimno, albo czuje za bardzo duże gorąco. To właśnie jest ten kundalini, drodzy kochani, także radzę wam medytować o kundalini tak, żeby ten kundalini się rozwinął i na całej długości waszego ciała pracował od głowy aż do ostatniego kręgu. Wówczas ten kundalini jest w harmonii i wówczas wasze czakry również pracują w harmonii. W takiej jesteście osobą witalną, jesteście osobą silną. Jeżeli macie możliwość dojścia do wiedzy o kundalini, możecie sobie o tym poczytać w internecie czy w jakimkolwiek innej książce. Można poszukać książki na ten temat. Chciałem wam też skomentować, iż nasza firma Energy Aron produkuje odpromiennik, który jest naturalny, jest bardzo zdrowy. Na linku pod YouTube'em znajdziecie odnośnik do naszych aukcji. Dziękuję państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do widzenia.